Tekst manny na 15 maja. Choćby figowe drzewo nie zakwitło i nie było urodzaju w winnicach, choćby i owoc oliwy zawiódł, i role nie przyniosły pożytku. I z owczarni owce wybite były, a nie byłoby bydła w oborach, wszakże ja się w Panu weselić będę, rozraduję się w Bogu zbawienia mego. Abakuka rozdział 3 wersety 17 i 18. Komentarz parauzyjny. Rozumiemy, że Bóg zezwala na zło na świecie, aby świat mógł nauczyć się pewnych lekcji z gorzkich doświadczeń będących naturalnymi karami za czynienie zła. Rozumiemy też posługę zła w odniesieniu do świętych, w próbowaniu, szlifowaniu i oczyszczaniu, przygotowującą ich do odziedziczenia wspaniałych rzeczy który Bóg przewidział dla wiernych i dowodzącą, iż jako zwycięzcy są ich godni. Reprint nr 3167. Komentarz epifaniczny. Bogu upodobało się opatrznościowo dozwolić, by cielesny i duchowy Izrael znalazł się w niewoli literalnego i symbolicznego Babilonu gdzie było bardzo niewiele sposobności do dostrzegalnej skuteczności wpływania na ogół rodzaju ludzkiego. Jednak łaska Pana umożliwiła wiernym w symbolicznym Babilonie radowanie się w Bogu i Chrystusie z powodu ich cudownych dzieł zbawienia. Przy samym końcu wieku lud Boży napotyka pewne niepomyślne i bezowocne doświadczenia. Lecz wśród nich one wciąż raduje się szczególną łaską Pana, jak proroczo obiecał to powyższy tekst. Równoległe cytaty według przekładu Biblii Gdańskiej. Ewangelia Jana rozdział 15 werset 21, aleć wam to wszystko czynić będą dla imienia mego, iż nie znają onego, który mnie posłał. Rozdział szesnasty, wersety dwudziesty i trzydziesty trzeci. Zaprawdę, zaprawdę powiadam Wam, że Wy będziecie płakać i narzekać, a świat się będzie weselił. Wy smutni będziecie, ale smutek Wasz obróci się Wam w wesele. Tom Ci Wam powiedział, abyście we mnie pokój mieli. Na świecie ucisk mieć będziecie, ale ufajcie, jam zwyciężył świat. Dzieje apostolskie rozdział 14 werset dwudziesty powiedział mu Judasz, nie on i Szkaryjot, panie. Cóż jest, że się nam objawić masz, a nie światu? Rozdział dwudziesty wersety 23 i dwudziesty czwarty, którymkolwiek grzechy odpuścicie, są im odpuszczone, a którymkolwiek zatrzymacie, są zatrzymane. A Tomasz? Jeden z dwunastu, którego zowią Dymus, nie był z nimi, gdy był przyszedł Jezus. Rzymian rozdział ósmy, werset osiemnasty, Albowiem, bracia, mam za to, iż utrapienia teraźniejszego czasu nie są godne onej przyszłej chwały, która się ma objawić w nas. Drugi Koryntów rozdział czwarty, wersety 17 i osiemnasty. Albowiem ten króciuchny i lekki ucisk nasz nader zacnej chwały wieczną wagę nam sprawuje, gdy nie patrzymy na rzeczy widzialne, ale na niewidzialne. Albowiem rzeczy widzialne są doczesne, ale niewidzialne są wieczne. Psalm 103, werset 9. Nie będzie się na wieki wadził, a gniewu wiecznie chował. Psalm 126, wersety 5 i 6. Którzy siali ze łzami, rządzić będą z wykrzykaniem, tam i sam chodząc z płaczem rozsiewa lud drogie nasienie, ale zaś przyszedłszy z radością znosić będzie snopy swoje. Izajasza rozdział pięćdziesiąty czwarty wersety siódmy i ósmy Na małą chwilkę opuściłem cię, ale zaś w litościach wielkich zgromadzę cię. W maluczkim gniewie skryłem maluczko twarz swoje przed Tobą, ale w miłosierdziu wiecznym zlituje się nad Tobą, mówi Pan, odkupiciel Twój. Rozdział 61 wersety 2 i trzeci, Abym ogłosił miłościwy rok Pański i dzień pomsty Boga Naszego, abym cieszył wszystkich płaczących, abym sprawił radość płaczącym w Sonie. A dał im ozdobę miasto popiołu, olejek wesela miasto smutku, odlinie chwały miasto ściśnionego, i będą nazwani drzewami sprawiedliwości, szczepieniem Pańskim, abym był uwielbiony. Filipensów rozdział czwarty, werset czwarty. Radujcie się zawsze w Panu, znowu mówię, radujcie się. Pierwszy Tesaloniczany rozdział piąty werset 16, zawsze się radujcie. Pierwszy Piotra rozdział pierwszy werset szósty, w czym weselicie się teraz maluczko, jeździ potrzeba, zasmuceni w rozmaitych pokusach. Rozdział czwarty wersety trzynasty i czternasty, ale radujcie się z tego, żeście uczestnikami ucierpienia Chrystusowego, abyście się i w objawienie chwały jego z radością weselili. Jeśli Was żąd dla imienia Chrystusowego, błogosławieni jesteście, gdyż on duch chwały a duch Boży odpoczywa na Was, który względem nich bywa bluźniony. Ale względem Was bywa uwielbiony. Rozdział 5, werset 10: A Bóg wszelkiej łaski, który nas powołał do wiecznej chwały swojej w Chrystusie Jezusie, gdy maluczko ucierpicie, ten niech Was doskonałymi uczyni, utwierdzi, umocni i ugruntuje. Pieśni 63, 67, 99, 110. 293, 328, 331. Wiersze Brzasku. 282. Radować się będę w Panu. Lektura uzupełniająca w Strażnicy. Reprint numer 5383. Pytania: Czy w tym tygodniu radowałem, radowałam się w utrapieniach? Co mi w tym pomagało lub przeszkadzało? w czym uwidocznił się rezultat. Jeżeli chcesz otrzymywać informacje o kolejnych treściach zamieszczanych na kanale, zasubskrybuj i wciśnij dzwoneczek znajdujący się obok przycisku subskrypcji. Dziękujemy też za wszystkie polubienia, udostępnienia i komentarze.